Yo, siemeczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Legends of Runeterra na ruście UMKR-a. I słuchajcie, zmiana kadru nie jest przypadkowa, ponieważ dzisiaj wyruszamy na ekspedycję, więc lecimy z odcinkiem. Moi drodzy, do tej pory w tej serii nie mieliśmy okazji przyjrzeć się ekspedycjom i myślę, że jest to najwyższy czas, by przyjrzeć się temu trybowi rozgrywki. Ekspedycje są trybem limited, a tryb limited jest to forma rozgrywki, gdzie mamy limitowany dostęp do kart. Inne formy, czyli na przykład rankedy, to jest constructed. Ponieważ mamy dostęp do wszystkich kart, teoretycznie możemy je zdobyć albo skraftować i możemy sobie złożyć dowolny deck, jaki nam się tylko wymarzy. Natomiast w formie ekspedycji, czy też w formacie limited, czyli w ekspedycjach, mamy ograniczoną pulę kart, z której musimy złożyć talię. Gra będzie nam dawała kolejne zestawy kart i my te zestawy kart wybierając, tworzymy sobie deck, którym będziemy później grali z innymi graczami. Poza tym, że ekspedycje są dosyć ciekawą i nie typową formą rozgrywki w Legends of Runeterra, ekspedycje również zapewniają dosyć sporego boosta do naszego konta. Mam tutaj na myśli karty, szardy i doświadczenie. Ponieważ tak jak widzimy, w każdym tygodniu możemy zakupić 3 ekspedycje, które dadzą nam co najmniej epicką kapsułę. Epicka kapsuła zawiera jedną kartę epicką, 2 karty rarowe oraz 2 karty common, czyli te najpopularniejsze. I z każdą kolejną wygraną na ekspedycji będziemy dostawali coraz więcej tych nagród. Jak za 0 wygranych mamy epicką kapsułę oraz 50 expa, tak już za jedną wygraną mamy epicką kapsułę, 100 shardów oraz 150 expa, za 2 wygrane mamy epicką kapsułę, 200 shardów, 250 expa, no to jeżeli już pójdziemy dalej, to na przykład za 6 wygranych mamy epicką kapsułę, rarową wildkartę, commonową wildkartę, 1000 shardów oraz 1000 expa, a za 7, czyli maksymalną ilość wygranych, mamy epicką kapsułę, 2 dzikie rarowe karty, 2000 shardów i 1500 doświadczenia. Więc jak widzicie, możemy całkiem sporo na tym zyskać, jeżeli będziemy te ekspedycje grali dość dobrze i będziemy osiągali fajne wyniki. Jeżeli chodzi o koszt ekspedycji, bo one nie są za darmo i żeby wyruszyć na taką ekspedycję, musimy kupić tak jakby bilet na nią, mamy tutaj 3 możliwości. Pierwszą z nich to coiny, które kupujemy po prostu za prawdziwe pieniądze. Drugą są shardy, które dostajemy za nadmiar kart, dostajemy je z różnych kapsuł, skrzynek, z Weekly Vaulta, czyli ta po prostu taka darmowa jakby waluta w grze. No i trzecią są tokeny, które dostajemy z Weekly Vaulta, co tydzień dostajemy jeden taki token, więc tak naprawdę co tydzień możemy na taką ekspedycję wyruszyć za darmo. W momencie, w którym wybierzemy sobie, czym chcemy za nią zapłacić, ja tutaj sobie wybiorę token, bo mam ich trochę w nadmiarze, dostajemy taki oto ekran. I to jest bardzo fajna rzecz, taka powiedziałbym dosyć mocno innowacyjna, ponieważ mamy tak jakby dwa triale na każdą ekspedycję. W sensie możemy sobie wyruszyć na pierwszy trial, a później na drugi. I nagrodę dostaniemy z tego lepszego. Oczywiście jeżeli tutaj zrobimy na przykład 7 wygranych, czyli maksymalną ilość, no to nie ma sensu iść na drugi trial, ale jeżeli ten trial nam nie wyjdzie, i zrobimy tutaj na przykład 0, no to możemy w tym wypadku ruszyć na drugi trial. Jeżeli tam zrobimy 7 wygranych, no to dostaniemy nagrodę za 7 wygranych. Więc nie martwcie się, jeżeli pierwszy trial wam nie poszedł, no to macie jeszcze tak jakby drugą szansę. Po wybraniu pierwszego triala, znaczy po wybraniu, po rozpoczęciu po prostu tego triala, dostajemy taki ekran. I tutaj zaczyna się największe wyzwanie, jakie stawiają przed nami ekspedycje. Ponieważ musimy wybierać karty, z których będzie składał się nasz deck. Od tego, jakie karty wybierzemy, będzie zależało, no zapewne to jak nam pójdzie, ponieważ jeżeli wybierzemy słabe karty, no to ten wynik może być słaby, a jeżeli wybierzemy karty mocne, no to możemy bez problemu dojść do 7 wygranych. Ciężko byłoby w jednym filmie powiedzieć coś o wszystkich kartach dostępnych na ekspedycjach w Legends of Runeterra, czy chociaż o większości tych kart, powiedzieć, które są dobre, a które są słabe. Tak, żeby ten film nie trwał paru godzin. Na szczęście w lore mamy czempionów, a do czempionów są podpięte karty i możemy stworzyć bardzo fajną, prostą tier listę czempionów, których warto pikować, ponieważ w dalszym etapie wybierania kart na ekspedycjach będziemy mieli coś, co się nazywa synergy piki i te synergy piki są podpięte pod czempionów, poniekąd. Są bardziej pod archetypy podpięte, ale że archetyp składa się m.in. z czempiona, no to bazując na samych czempionach możemy określić, co warto pikować, a czego nie warto pikować, albo w jakiej kolejności wybierać sobie tych czempionów. I dzisiaj przygotowałem dla was właśnie taką tier listę, którą oparłem o czempionów. I tierem pierwszym S+ będzie Twisted Fate. To jest w tym momencie najlepszy pik, jaki możecie na ekspedycji trafić. Kolejny tier, drugi to jest Zed, Sejuani, Lux, Heimerdinger, Hecarim, Garen, Gangplank, Fiora.
Tier kolejny, trzeci, Tryndamer, Thresh, Swain, Nautilus, Karma, Kalista. Tier czwarty, Queen, Miss Fortune, Elise, Draven. Tier piąty, Shen, Maokai, Lucian, Lee Sin, Jinx, Darius, Anivia. Tier szósty, Yasuo, Fizz, Ashe. Oraz ostatni, najgorszy tier, Władimir, Teemo, Katarina, Ezreal i Braum. I na podstawie tego możemy sobie powiedzieć wprost. Wypada nam Hecarim, Anivia i Fizz. Patrzymy, Hecarim jest w tierze drugim, Anivia jest w tierze piątym, jeżeli dobrze liczę. Fizz jest w tierze szóstym, więc po prostu bierzemy Hecarima. Następny champion pick, i tutaj mamy Yasuo, Teemo i Brauma. Braum i Teemo jest w ostatnim tierze, więc to nie jest to do końca dobry wybór. Yasuo jest w tierze szóstym, więc też nie do końca jest to dobry wybór, ale powiedzmy, że jest to wybór najlepszy z tych wszystkich kart. Oczywiście, w sumie z tych opcji, które tutaj mamy. Oczywiście tutaj jeszcze wchodzą własne predyspozycje, kto co lubi. Też istotne jest, z jakimi kartami dostajemy tych bohaterów. Ale jeżeli dopiero zaczynacie i nie chcecie się jakoś super mocno zagłębiać w to, to po prostu weźcie sobie tą tier listę, spiszcie, albo może wrzucimy ją do opisu i na podstawie tego będziecie mieli gotowe tak jakby wybory w tych pierwszych pikach. I nie tylko w pierwszych, bo w kolejnych też. I zobaczcie, mamy tutaj synergy picka, czyli gra podsuwa nam karty, które będą pasowały do naszego deku. W tym wypadku jest to Shadows and Dusk, który pasuje do Hecarima, czy Disruption, który pasuje do Yasuo. A Afterlife pasuje znowu do Shadow Eyes, więc jest to na tej zasadzie rozwiązane. My tutaj w tym wypadku weźmiemy sobie, nie jest to w sumie jakoś super mega istotne w tym momencie, ale ten Disruption mi się podoba. I teraz znowu będziemy mieli Wild Picka. Wild Pick jest czymś, co oczywiście pasuje do naszych regionów. Mamy Shadow Ice i Ionie. Natomiast nie jest to ten sam pick, który my sobie wybraliśmy. Nie jest to ten sam archetyp, który wybraliśmy pod czempionów, tylko jakiś inny, który ma nam troszkę urozmaicić grę. Tutaj akurat mamy Total Recall, mamy Retribution i Ancient Evil. Możemy sobie wybrać Ancient Evil. I piąty kolejny pick to znowu jest Synergy pick, gdzie mamy Disruption pod Yasuo, Ancient Evil, czyli to, co wybraliśmy przed chwilą, oraz Shadow and Dust pod Hecarima. Tutaj na przykład sobie możemy wziąć, tak przykładowo, a ten Ancient Evil mi się dosyć podoba. I tak draftujemy całą talię. Aż do 15 piku, gdzie pojawia się nowość, czyli trade pick, gdzie możemy sobie wytradować jedną kartę za drugą. Na przykład ja mogę sobie tą kartę wymienić na tą kartę, co mi nie do końca pasuje. Mogę sobie Ghosta wymienić na Will of Ionia, co już jest dosyć ciekawą opcją. Albo River Shapera na Green Glade Eldera. Ja w tym wypadku skorzystam z opcji chyba tej. Ta mi się dosyć mocno podoba. Akceptujemy trade i mamy już naszą talię. I teraz mamy drogę, którą musimy pokonać. Tak jak widzicie, mamy 7 maksymalnie wygranych i za każdą wygraną, za każdą więcej wygraną dostajemy lepsze nagrody, więc warto oczywiście tych wygranych mieć jak najwięcej. Ale tutaj też jest dosyć fajna ciekawostka, ponieważ po każdej wygranej mamy jakąś ciekawą opcję. Na przykład po następnej wygranej będziemy mogli sobie wybrać kolejnego czempiona do deku, a jeżeli przegramy, będziemy mieli trade picka. I tak z każdą kolejną wygraną idziemy i dostajemy jakieś profity po rozegranej grze. Więc możemy sobie albo do kolejnego czempiona dołożyć do deku, albo jakąś kartę wymienić. I teraz najważniejsze pytanie, do kiedy gra się taką ekspedycję? Oczywiście scenariusze są dwa. Wygrany, czyli po prostu dochodzicie do 7 walki i wygrywacie tą walkę, mając 7 wygranych, przeszliście tak jakby ekspedycję, dostajecie najlepsze nagrody. A jeżeli gdzieś po drodze potknie wam się noga i przegracie jakąś gierkę, to jesteście na straconej pozycji. Natomiast nie odpadliście jeszcze, jeżeli przegracie dwa razy z rzędu, to odpadniecie, a jeżeli przegracie, wygracie, to nie macie żadnej kary za to i możecie grać dalej. I znowu, jeżeli przegracie w kolejny raz, ale po tej przegranej od razu wygracie, to nic się wam nie dzieje, możecie grać dalej. Natomiast jeżeli przegracie i później kolejną grę też przegracie, no to po prostu z tej ekspedycji odpadacie, kończycie ją i dostajecie nagrody, czy zapisuje wam się tyle wygranych, ile osiągnęliście przed podwójną przegraną. Więc jest to dosyć sprawiedliwy system, bo jeżeli raz wam nie siądzie rozdanie i coś wam pójdzie nie tak, no to możecie dalej grać, wystarczy, że po prostu kolejną grę wygracie. Dobrze, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o teorię, jak wyglądają ekspedycje, a teraz przejdźmy do gry i zobaczmy, jak nasza talia sprawdzi się w praktyce. Okej, moi drodzy, jesteśmy w gierce, będziemy grali na Ionie, Piltover, Vi i Karmę, czyli nasze szanse, no, są ciekawe, muszę przyznać. Znaczy tutaj jedno... Zostawimy sobie tego ziomeczka, chociaż nie wiem czy dwóch. Bo jednego możemy cofnąć, to nie jest jakiś problem, dobra, jednego wrzucimy.
tutaj no, od razu zaznaczę, że no, nie skupiałem się jakoś super mocno na draftowaniu tego deku, więc nie wiem, co nam z tego wyjdzie. Bo troszkę się z wami zagadałem. A myślę, że spokojnie możemy sobie Blade Scouta zagrać. Więc troszkę się z wami zagadałem, więc no tam... Można powiedzieć, że niektóre decyzje mogły być spod znaku zapytania. Ale nie chodzi tutaj o to, żeby pokazać, w jaki sposób te karty draftować, tylko jak to w ogóle działa. Myślę, że jeżeli będziecie mieli okazję, znaczy jeżeli będziecie mieli chęć, to w przyszłości nagramy też taki odcinek, gdzie skupimy się już na draftowaniu kart i na tym, które karty są ważne, a nie na samej mechanice działania ekspedycji. W każdym razie tutaj nam nie idzie póki co najgorzej, co ciekawe. Znaczy, teoretycznie dobieranie tych jedynek przy Wildfinderze nie jest do końca dobrą rzeczą. No ale dobrze, zagrajmy sobie wspomniane jedynki na stół. Zobaczymy, co się stanie. Spoko. Pan Grzybek, niech będzie. To rzucimy jeszcze jedną jedyneczkę. Armia eluzivów wjeżdża. Pytanie, czy wjedzie, bo jeżeli wjedzie, to jest całkiem nieźle. Okej. Okay. No jeszcze możemy dorzucić tego arystokratę. Hilek na luzie. No, grzyby nas trochę martwią, ale będziemy się ogólnie starali zajechać przeciwnika, zanim on nas zajedzie. Spoko. No nie mam na to żadnej odpowiedzi. Więc niech sobie będą. Arystokrata, no i graj, gościu. Ten heal nas tak w sumie trochę boli, bo bez tego heala byliśmy dosyć blisko tego, żeby to wygrać. Ale mamy draw, to jest bardzo istotne w tym momencie. Co robi ten gościu, bo tego nie znam. Okej, tworzę randomowego epika. Spasujemy na razie, zobaczymy, co nasz przeciwnik zrobi. Tutaj będziemy oczywiście blokowani i sobie zabijemy naszego. Dzięki czemu zablokujemy jego obrażenia, no bo blok zadeklarowany. I dobierzemy tak naprawdę, powiedzmy, że za darmo te dwie karty. Może za darmo, tak trochę przesadzam, ale nie będzie dla nas jakoś super, super dużo kosztować. Okej. Spasujemy. No i teraz pytanie, co my chcemy zrobić? Chcemy eluzivy na pewno, chcemy na pewno eluzivę. Tego nie potrzebuję w tym momencie. Bardziej bym Shadow Assassinkę tutaj widział. Okej, mamy blokerów. Mamy blokerów. To może nam się skombić nieźle z tymi jednostkami tutaj, jak będziemy blokować. No i co, gościu? O, to jest bardzo niedobre. Czy on nas zablokuje, jak myślicie? Czy w sumie tak teraz sobie myślę, że mogłem dać temu Challengera i wtedy oni by przeżyli. No to mogłoby nie być najgłupsze. Aj! Trochę chyba misplay, nie? Tym bardziej, że tam mana się zmarnuje, bo nie mam niczego do zagrania. Okej, mamy kolejnego konspiratora i ten konspirator może być tutaj dosyć przydatny. Ten lifesteal jest na pewno rzeczą, która jest bardzo niefajna. Ale weźmy sobie, zagrajmy pana, który drainuje życie z przeciwnego Nexusa. To jest całkiem ciekawe. Całkiem ciekawa opcja w sensie. Tylko teraz tak, trzeba by się tego jakoś pozbyć. A nie mamy znowu za to żadnego dobrego sposobu. Myślę, że w takim wypadku pozbędziemy się tego łosia całego. Oby on nie miał żadnego combat tricka, bo jeżeli ma combat tricka, to może być nieciekawie. Tym bardziej, że cała nasza agresja gdzieś tak rozpłynęła się nagle. Już nie ma naszej agresji. No dobra, spasujemy. No i co dalej, gościu? Dobra, nic. Shadow Assassinka. No to jest dobry znak. Bardzo dobry znak. Ja myślę, że my pociśnijmy sobie tymi eluzywami, bo te eluzywy mogą nam dosyć mocno... mamy sporo alai, mamy ziomka, który bufuje alai w ręce o plus 1 ataku oraz mamy ziomka, który wraca nam alaja ze stołu na rękę. No patrzcie, patrzcie, jak się dobrze składa. Vi nie jest aż tak dużym problemem. W tej turze przynajmniej, bo w następnej już będzie, ponieważ ma Challengera. Dobra, zróbmy tak. A nie! O panie. Okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, to myślałem, że on bufuje wszystkich alai w ręce. A on bufuje tylko jednego, no to nie ma to wielkiego znaczenia. Czy ja mogę jakoś zabić V? No nie bardzo.
Mogę zrobić tak, co też jest dosyć interesującą opcją. Czy ja mogę zabić Vi? Mogę zabić Vi. Spróbujemy to zrobić. Zabijemy sobie pająka. Zobaczmy, co na to nasz oponent, szanowny. Dobrze. My robimy tak i damy temu ziomowi bursta, przyciągniemy sobie Vi. I niestety musimy dać od razu dopałkę. Bo jeżeli nie dam teraz dopałki, a on spasuje, to ja tej Vi i tak nie zabiję, więc muszę uprzedzić kombat. No i właśnie tak się dzieje, jak się uprzeda kombat. Tylko że jakbym tej dopałki nie dał, to on mógłby spasować i ta Vi by przeżyła, nie? I to byłoby bardzo złe. Dlatego, że Vi by przeżyła. No i bym dalej miał z tym problem, nie? Więc to nie byłoby super opcją. Chciałbym, żeby on teraz coś zagrał, żebym mógł zagrać tego Wind Chasera, żebym sobie zestunował tą Vi. O, super. Pstryk, pstryk. Stunik leci i oni nie atakują. Gitara. Teraz mogę go nawet cofnąć na łapę. Jakbym miał taką potrzebę. Will of Ionia, to też jest całkiem ciekawa rzecz, która może nam się tu przydać dosyć mocno. No na pewno on. Myślę, że tak zrobimy. Chyba, że chcemy zrobić sobie miejsce na stole. Nie, na razie zróbmy w ten sposób. Okej, jeżeli on tak blokuje, to nie jest to dla mnie takie złe, bo on mi przeżywa i nie muszę kombinować, jak go obronić. Jeżeli on tak blokuje, to dalej nie jest takie złe. Niech będzie. Shadow Assassin. Shadow Assassin nie jest jakimś super mega koksem. Znaczy jest, tylko nie jest dla mnie. Znaczy jak on to ma na stole, to jest problematyczne. Też nie chciałbym many głupio tracić, ale nie chcę zabijać swoich własnych jednostek. Dobra, zróbmy tak. Nagramy tego gościa. Szczerze powiedziawszy, to myślałem, że to trochę inaczej to działa. Że ja wybieram, że on wejdzie za tego gościa na stół, bo teraz jak macie... niedobrze bardzo. Teraz jak macie maksymalną ilość jednostek na stole, to możecie wymienić jakąś jednostkę na jakąś inną. Myślałem, że on wejdzie za tego, a chciałem cofnąć asasynkę. No cóż. To nie było dobrym pomysłem. Znaczy, to nie było dobrze wykonane. No nie miałem okazji go jeszcze zagrywać przy pełnym stole. Jakaś nauczka na przyszłość. O, to jest Glimpse Beyond w tym momencie dosyć dobre. Problem jest taki, że on ciągle się leczy, nie? I gdyby on nie wyleczył, nie wiem, 7, 10, 12 życia, to już by prawie nie żył. A w tym momencie żyje i ma się dobrze. Więc to jest dosyć niedobra nowina. Tworzy jakieś spele. No i on się zaczyna rozkręcać i to już będzie strasznie ciężkie do przejścia. Takie wrażenie, tym bardziej, że mam coraz więcej tych puffcapsów. Co on tu wyczarował? Wyczarował sobie jakieś spele i to pewnie zmieniło mu podejście do gry. Okej, możemy to skontrować. Świetnie się wystawił. Bo teraz ja sobie tą Vi cofnę jemu do ręki i on jej nie zagra w tej turze. Więc ona nie stanowi dla mnie problemu. Nie ma challengera. A ten czar skontrujemy w ten sposób, że Vi znikła ze stołu. To było po prostu przecudowne. Dobra, nie wiem, on pewnie będzie chciał zaatakować, więc na razie nic nie będę robił. Poświęcę sobie tego do bloku i zabiję go Glimpse Beyond, dobiorę dwie karty. Okej, super. I poświęcamy go, blokujemy i dzięki temu on nie zada mi obrażeń, bo nie ma Overwhelma.
Ja dobiorę sobie karty i jeszcze on zadaje jedno obrażenie. Ja się tam wyleczę. No akurat to wyleczenie to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ale wiem, coraz więcej półkapsów dostaję i to jest niedobre. Myślę, że Shadow Assassin wleci. Wheel of Ionia, mega przydatna rzecz. Okej, okay, to nie ma większego znaczenia. Przerzućmy tą manę na spellmanę, nie kombinujmy tutaj, bo nie ma to też jakiegoś większego sensu. Nawet tym też zaatakujemy. Bo jeżeli coś by tutaj źle poszło, to dalej mogę Wheel of Ionią uratować go, na przykład. Ale jeżeli się strajdują, to jest na pluso dla mnie. A chłopaki przechodzą obok. Okej, okay, super. Super trooper. Dobra. No dobrze, zadaliśmy jakieś obrażenia. Kolejny heal! No nie wierzę. Nie wierzę, bo... Bo. Czemu nie wierzę? Bo nie wierzę, nie wiem czemu w sumie. Nie wiem, wezmę, wystawię go w formie blokera. Nie wierzę, bo gdyby nie te heale, które no nie są jakieś super popularne, to... tu już byłby po grze, nie? A tak to on tymi healami wygra. O Jezu, jeszcze dostaję takie karty, które dają mu masę czarów. Oh my god! O no je, jeszcze jeden heal. Nie to, że mnie puffcapsy zabiją, to ziomek wygrał grę przehealowywując mój damage. To dosyć potężnie. Strasznie takie traumatyczne doznanie. Okej, okay. No nic na to nie poradzę. Nic a nic. No nie jest to wymarzona sytuacja, to na pewno. Żeby many nie tracić. Nie jestem do końca przekonany o tym zagraniu, ale... No... Nie powiem to, to taki niefart. Taki niefart z tym, że on dobrał tyle heala, dostał. Bo tam było 3, 3, 3, plus 7, to już jest 16, plus 3 jeszcze, to jest chyba 19 punktów wyleczonych. A gdyby nie to już by dawno było po grze. Ech, irytujące. Dobra, ja na razie spasuję. Nie będę tutaj nic mieszał. Za bardzo. Ziomcio dostaje eluziwa. Dostałeś eluziwa, gościu. Weźmy go, wróćmy na rękę. Jemu zostały 2 punkty many, on już w tej turze wiele nie zrobi. Chociaż on kosztuje 0. No właśnie tak się zastanawiałem, tam spojrzałem 7. Mówię, nie jestem pewien jak to zadziała. Dobra, myślę, że dobrym zagraniem będzie wrócenie tego. No bo zakładamy, że on teraz zagra z powrotem tego na stół. Kosztuje 0, więc może to spokojnie zrobić. Ale w następnej turze ma pełen stół. Więc ja... Po tym, jak zestunuję to tym gościem, mogę ładny ataczek przeprowadzić. Bo teraz się zastanawiam jeszcze, czy nie pozabijać swoich własnych jednostek. Ale chyba nie ma to większego sensu. W sensie pozabijać, żeby jego aktywować. Hekarim! O! I to trochę zmienia. Ale chyba nie w tej turze. Wydaje mi się, że raczej w tej turze to jedyne, co zrobię, to zabiję tego. Zestunuję to. Gdybym nie miał go na ręce, to bym pewnie zagrał Hekarima. Bo te dwa Spectral Ridery są imba opcją. Ale że mamy go na ręce, to teraz możemy zrobić atak taki.
Że też zabijanie mu jednostek w pewnym sensie nie jest mi na rękę, bo wtedy tworzę miejsce na V. No ale powiedzmy, że... Że trochę mu pozabijamy. Że trochę, no co my tu możemy zabić? Tak naprawdę z jedną jednostkę, może z dwie. Okej, okay, spasował. To teraz my robimy tak i atakujemy wszystkimi. No i zobaczmy. To jest wyłączone. Tu mamy eluzywy, które przechodzą na pewno. Ten zabija tego gościa. No, danie mu epika z tej ręki, nie wiem na ile to jest dobry pomysł, ale zobaczymy. Trzeba się jakoś pozbyć tych jednostek, bo my też mamy mało kart, nie? Więc za chwilę skończą nam się opcje ataku. No i co dalej? Nie wiem czemu on zagrał tą mniejszą Vi, a nie tą większą. Ale może to jakiś zamysł taktyczny. No ja już tutaj pasuję, bo nie za bardzo mam co zrobić. Nie chcę zabijać swoich jednostek, nie mam takiej potrzeby. Karma się wreszcie pojawiła. To jest bardzo zły znak. Jeżeli on ma czary i teraz te czary wlecą we mnie jak w złoto i ten tutaj mi zrobi problem, to będzie słabo strasznie. Ale może nie ma czarów za dużo. W tym momencie to już nie jest takie genialne, jakbym chciał. Aha, on zagrał tą fight dlatego, bo chce ją zabić. Okej. Okay. Jest to dla mnie zrozumiałe. Okej, okay, to sobie zblokuję. Przyjęcie 6 obrażeń na twarz, no nie wydaje się być najlepszą opcją. Z drugiej strony... Nie chcemy tracić eluzywów, bo eluzywy nam dosyć dobrze dają radę tutaj. Nie no, nie mogę zaryzykować. Zblokuję to. Bo jeżeli on ma jakąś dopałkę na ręce, no nie ukrywajmy, może mieć direct damage, mogę trafić grzyby, to ja to przegram przez ten blok. A teraz zadaję mu 3 z tego gościa, czyli on ma 6. Tutaj mam 4, czyli on zostaje na 2, czyli wystarczy, że zabije sobie 2 kreatury. Więc poświęcimy troszkę jednostek. Zobaczymy. No dużym tutaj pytaniem... A nie, w sumie przecież on miał dopałkę, nie? To ja bym leżał. Już bym to przegrał, gdybym to ten... Znaczy, on na 100% miał dopałkę, więc już bym to przegrał, gdyby nie... ten blok. Dobra, rzućmy sobie tego Eldera całego. Tutaj dopalenie tych jednostek wydaje się nie najgorszym pomysłem. Mamy 5 kart z deku. No i rzucamy tego typa. Nie jestem pewien, czy nie jest za szybko troszkę. Może mogłem poczekać, żeby on się wystawił z many i dopiero wtedy wrzucić coś na stół? No dobra. Przeszło to dosyć dobrze. Problemem jest w tym momencie ten, bo on ma lifesteala. A lifesteal go leczy. Ten czarni... No, mówiłem, żebym leżał. No nie, jest super elegancko. To jest problematyczne. Bo gdyby nie to... Ale chwila, raz, dwa, trzy, cztery... On jest na 8. Ale ja i tak nie mam tutaj potrzeby zagrywać więcej jednostek. Dobra, niech będzie tak, bo on wszystko może poblokować, więc dogrywanie teraz jednostek nic mi nie daje. Ale chwilę... Mam pewien pomysł. Ja chyba jestem w stanie to wygrać, jeżeli on nie ma żadnego leczenia w ręce. Zaraz się zastanowimy głębiej, dalej. No, spoko ziomo. Spoko ziomo i co, to wszystko? Okej, okay, to nie jest istotne, tam V sobie wylewelowała, spoko. Okej. Okay. No teraz pojawia się pytanie, co on ma na łapie.
Bo jedyne, co ja muszę zrobić w tym momencie, to zadać mu jeden dosłownie punkt obrażeń. Swoją drogą myślałem, że dwa. Nie wiem dlaczego. Może czegoś nie uwzględniłem, nie wiem. W każdym razie zadam mu jeden punkt obrażeń z tego i wygrywam grę. A tak się składa, że mogę to zrobić bez większych problemów. Dobra, zróbmy tak po prostu. Zagrajmy te dwa spektrale, nie? On wie, te spektrale, jakby ktoś nie wiedział, to mają ephemeral, nie? Czyli umierają pod koniec rundy. Więc one się po prostu zabijają na końcu tury, ja wygrywam. Jeżeli on nie ma czegoś w ręce. Bo może mieć coś w ręce. A może zagranie tego byłoby lepszym pomysłem na początku? Ale co by mi to dawało? A gdyby on miał jakiegoś heala, to by raczej go zagrywał już? Teoretycznie mógłby czekać, żeby to skontrolować, no okej, okay, ale... Nie wiem, czy to miałoby jakiś większy sens, to czekanie. Tym bardziej, że heale są często burstami, jak nie zawsze. No i co to takiego? To jest Progress Day. To nie do końca jest dobre. To nie do końca jest dobre. Znaczy teoretycznie jest dobre, ale praktycznie to ja muszę przeżyć to... A nie, w sumie przeżycie tej tury nie powinno być jakimś większym problemem chyba. Bo ja jestem w stanie poblokować dużo obrażeń. Ile mam tych grzybów? 20 na 4 kartach. O matko jedyna, ile on tych kart dostanie. Dobra, jak on dostał heala gdzieś tam, no to będzie słabo. Ale jak koleś dostaje w jednej turze 9 kart na rękę... O nie! No nie ga... Ale on ma jedną kartę w talii. Czy jestem w stanie przeżyć następną turę? Podejrzewam, że nie jestem. Nie! No dobra, gdzieś tam drął jakimś fartem. Fuck! Ja muszę tutaj wyblokować dużo. Willowa Jonia! No muszę tu wyblokować bardzo dużo. Ale Willow Ionia akurat jest bardzo dobrym czarem. Bo jeżeli on nie ma kart deku, więc on przegrywa, jak się skończy ta tura. Ja muszę tylko to przeżyć w tym momencie. Jakie plot twisty! Problem jest tylko taki, że ja jestem, nie jestem w stanie tego przeżyć, jeżeli dobrze rozkminiam. Zaraz będziemy nad tym myśleć dokładniej, ale... Okej, no to se tam weź, spoko, nie wiem co za różnica. To rzucam tu, to rzucam tu, to rzucam tu, a ten nie może blokować. Więc w związku z tym, że on nie może blokować, to niestety nie jestem w stanie tego zablokować. Ta. Patrzcie, jak ten się zrobił. Miał to wygrane i to przegrał! Jaki typ! Chodzi o to, że jak kończą się wam karty w deku, a macie dobrać kartę, to nie możecie jej dobrać, to przegrywacie grę. I ziomek rzucił Static Shocka, który dobiera kartę, więc się zabił tym. Okej, ale potem jak sobie skończycie meczyk na ekspedycji, to dostajecie tam oczywiście doświadczenia i dzieje się coś takiego. Tutaj możecie wybrać sobie kolejnych czempionów i bardzo często jest tak, że dostajecie tych samych czempionów, których już macie w deku, więc jeżeli chcecie na przykład Hecarima, to można wziąć Hecarima, jeżeli chcecie Yasuo, to można wziąć Yasuo, albo też jakichś nowych, którzy mają jakąś synergię, zazwyczaj chodzi po prostu o region. My sobie weźmiemy Hecarima, bo to jest bardzo dobry czempion w tym momencie i mamy teraz to samo do powtórzenia przez 6 razy. Jeżeli wygram, zaliczam tutaj sobie kolejną wygraną, kolejną. Jeżeli przegram, to będzie tutaj taki znaczek w dół, że przegrałem i jak przegram kolejną, to odpadam, a jak po przegranej wygram, to po prostu mam dwie wygrane i tyle. I tak aż do samego końca, a na końcu dostajemy nagrody za to. I moi drodzy, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o takie przedstawienie ekspedycji. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No ta gierka była przekozak, więc tym bardziej powinien się wam podobać. Więc łapeczki w góreczkę będą mile widziane. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, czy to kanał, czy to fanpage. A my widzimy się w kolejnych Legend of Runeterra. Naruszcie łemkera, bo dzisiaj to już wszystko. Hejas!